pomału zbliżamy się ku końcowi tej fantastycznej imprezy w Nowym Targu. Koszykóweczka, mini basket, czwartoklasiści. Turniej obfitujący wiele emocji, fajnych akcji, dobrej, zdrowej rywalizacji, miłej atmosfery. No Andrzej. No dla taty teraz. Proszę Państwa, wielki finał, mecz o pierwsze miejsce turnieju. Dla tych chłopców to jest pierwszy ogólnopolski turniej w życiu. Zawsze coś kiedyś jest pierwszego. Pierwszy kosz, pierwszy turniej, pierwszy trening. 75-58 prowadzi Ruda Śląska. I przy piłce graje skuteczniejszy strzelec Tomasz Pustelny, który w tym turnieju zdobył, proszę Państwa, 150 punktów. Czyli daje mu to 30 punktów na mecz. I kibice z Nowego Targu. Jeszcze próbują, jeszcze jest 7 minut. 15 punktów do odrobienia. No ale zadanie powstrzymać Pustelnika. Mówili, że mają taktykę, że są przygotowani na ten mecz. Sala schodzi, Malina wchodzi. I wraca Kacper do gry. To lubi Ziwiego, ten z Rudy Śląskiej. Wrócimy do domów i znowu granie, jeszcze przed świętami jakieś meczyki będą. Kacper płacze. No comment. Tomasz Pustelnik. Chłopak nie zdobywa punktu właśnie po penetracjach, jak to zazwyczaj bywa w tej mini baskecie, czy w tych młodszych kategoriach, ale rzuca dużo z pół dystansu. I trafia. Zablokował teraz Kłaczek. Jeszcze zmiany, proszę. Zmęczenie też jest już w nogach u dzieciaków, no. Zmiany. Czyja zmiana? To na razie tyle. Ostatni filmik meczowy. 20 punktami w wielkim finale Pogoń wygrywa z drużyną Śląska Wrocław.